W Doruchowie odsłonięto tablicę upamiętniającą świętej pamięci Edmunda Kuśmidra, który przez ponad 40 lat związany był z miejscowym ośrodkiem zdrowia. Zorganizowana 7 sierpnia uroczystość zgromadziła wielu mieszkańców, którzy ze łzami w oczach wspominali swojego medyka. To był nasz doktor, mówiła wyraźnie wzruszona wójt Urszula Kowalińska. Edmund Kuśmider związany był z ośrodkiem zdrowia w Doruchowie od 1980 roku. Nasz doktor Edmund Kuśmider, bo tak wszyscy go nazywaliśmy, był nieprzeciętnym lekarzem. Jego szczególnym darem była łatwość nawiązywania kontaktu z pacjentami i jego specyficzna bezpośredniość. Potrafił stworzyć dobrą i ciepłą atmosferę wśród współpracowników ośrodka zdrowia, z którymi na co dzień pracował. Wypełniając misję ratowania ludzi, nieważne dla niego było, o której godzinie zakończy pracę. Nie było problemem jechać na wizyty domowe nawet w późnych godzinach wieczornych. Nigdy nie odmówił swoim pacjentom pomocy, kiedy o to prosili. To jego jakże trafne diagnozy wielu ludziom i naszym najbliższym uratowały życie. Poświęcił całe swoje życie na niesienie pomocy ciężko chorym ludziom, dotkniętych nieszczęściem, i starał się ulżyć ich cierpieniu, przywrócić radość i czasami choć na chwilę uśmiech. Jego zaangażowanie i działalność na rzecz lokalnej społeczności zostały już 10 lat temu docenione przez doruchowski samorząd. W 2013 roku przyznano mu tytuł Zasłużony dla gminy Doruchów. Jego choroba i nagła śmierć wstrząsnęła mieszkańcami Doruchowa. W ostatniej drodze towarzyszyły mu prawdziwe tłumy. Nic więc dziwnego w tym, że tak wiele osób w pierwszą rocznicę śmierci lekarza wzięło udział we mszy świętej, a później w odsłonięciu tablicy upamiętniającej jego pracę na rzecz lokalnej społeczności. To my wszyscy, ci, którym nie szczędziłeś swojego wolnego czasu, ci, którym pomagałeś, przyszliśmy dziś ponownie ci podziękować i powiedzieć, że na zawsze pozostaniesz w naszych sercach. W uroczystym odsłonięciu tablicy wzięła udział jego małżonka i córka. Nie mam przygotowanej przemowy, zostałam wywołana nagle, ale szalenie się cieszę, że mogę Państwu podziękować, że pamiętają Państwo o tacie, o tym jaki był. Nie będzie żadnych przemów wielkich, ale myślę sobie, że gdyby tata żył, to wiecie Państwo, co by teraz zrobił. Pewnie poszedłby na swoją ławeczkę, zapalił papierosa, a po drodze jeszcze pewnie kilku osobom udzieliłby jakieś rady, zapytałby, co słychać. No taki był. I takim go proszę zapamiętajcie. Edmunda Kuśmidra wspominali jego współpracownicy. Doktor Edmund Kuśmider był niezwykłym lekarzem, niezwykłym człowiekiem. Cieszył się ogromnym uznaniem, ogromną estymą, życzliwością, zaufaniem ze strony pacjentów, ale również nas, współpracowników, zarówno tych tutaj z Ośrodka Zdrowia, jak i z Ostrzeszowskiego Szpitala, szczególnie z oddziału chirurgicznego, na którym przecież przez szereg lat równolegle pracował. Przypominam sobie początki naszej współpracy, to było 28 lat już temu, w 1995 roku zostałem tutaj skierowany do pracy przez ówczesnego dyrektora ZOZ-u, pana doktora Franciszka Dudkiewicza. A stało się tak dlatego, że doktor Kuśmider musiał się wówczas poddać zabiegowi operacyjnemu i no, nie było go przez jakiś czas w pracy. Przez ten czas ośrodek był bez lekarza i zostałem tutaj skierowany na początkowo zastępstwo, z którego się zrobiło no, już prawie 30 lat. I po kilku tygodniach absencji Mundka doszło do naszej pierwszej rozmowy, spotkania. Pozwoliłem sobie powiedzieć Mundka, że podczas tego naszego, na tej naszej wspólnej rozmowy ja zwróciłem się do niego, panie doktorze, z racji różnicy wieku. Natomiast Mundek z taką rozbrajającą szczerością powiedział: no daj spokój, nie będziemy sobie przecież doktorować, Mundek jestem. No taki to właśnie był początek. A potem przez te kolejne 27 lat wiele, wiele wspólnie spędzonych chwil,
i tych smutnych, radosnych, wesołych. Radosnych wtedy, kiedy mieliśmy chwilkę czasu, kiedy było mniej pacjentów, kiedy mogliśmy przez chwilę razem usiąść, wypić kawę, pożartować. Pamiętam jego niesamowite poczucie humoru. Ale pamiętam też te dni wytężonej pracy, kiedy było dużo pacjentów, kiedy po jego wielogodzinnym przyjmowaniu pacjentów czekały go jeszcze wizyty domowe i wówczas przypominam sobie jego niesamowicie zmęczoną twarz. Szczególnie w tych ostatnich latach. Bardzo zmęczoną twarz. Zawdzięczamy doktorowi Mundkowi dużo życzliwości z jego strony, dużo pomocy. Wspomagał nas wszystkich pracowników na każdym kroku. Był naszym wspaniałym szefem. Duruchowski lekarz w lipcu tego roku uhonorowany został tytułem zasłużony dla powiatu ostrzeszowskiego. Decyzję taką jednogłośnie podjęła na posiedzeniu Rada Powiatu. Z wnioskiem o przyznanie tytułu wystąpiła 29 marca wójt Doruchowa Urszula Kowalińska. Proszę Państwa, to co tutaj dzisiaj zobaczyliśmy, również w kościele, to nie można inaczej nazwać jak manifestacją szacunku dla człowieka zacnego, który zrobił bardzo wiele dla swojego środowiska. Miałem okazję poznać doktora, kilkakrotnie rozmawialiśmy, a jak rozmawiałem z osobami trzecimi, to mówiły człowiek o niesłychanej intuicji i o wielkim sercu. Tak jak tutaj jest napisane, wielkim sercu. Oddany zawsze miejscowej społeczności. To jest to, co należy tutaj dodać. I to jest najcelniejsze, co można było napisać właśnie o doktorze. Edmund Kuśmider zmarł 7 sierpnia 2022 roku w wieku 71 lat.